stoję na tle Kossakówki, rodzinnego domu, rodziny Kossaków, z której 6 postaci zapisało się w historii. Grupa 3 malarzy, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak i Jerzy Kossak. Dziadek, syn i wnuk. Juliusz Kossak był związany z rodziną Dzieduszyckich, dzięki której wszedł w kręgi ziemiańsko-arystokratyczne i zafascynował się ich stylem życia. Dokumentował w akwarelach piękne konie, sytuacje myśliwskie, sytuacje codzienne. Również malował postacie historyczne. Bardzo ważnym rekwizytem jego malarstwa był koń. Fenomenalnie panował nad formą i ekspresją konia w akwareli. I w pewnym sensie koń stał się jak gdyby takim symbolem, rekwizytem głównym malarstwa Kossaków. Wojciech Kossak zmienił medium, zaczął malować obrazy olejne, w pewnym sensie znerwicował kompozycję. Również podejmował te same tematy, czyli polowania, sytuacje wojskowe, sytuacje historyczne, wszystkie sytuacje, które w jakiś sposób usprawiedliwiały obecność konia. Jego syn Jerzy Kossak był z tej grupy malarzem w sumie najsłabszym, ale kontynuował linię tematyczną rodziny malarskiej. Obok 3 malarzy mamy 3 kobiety piszące. Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, wybitna pisarka teatralna i poetka, która wpisała się w historię literatury jako naprawdę wybitna postać. Obok jej siostra Magdalena Samozwaniec, która podejmowała tematy rodzinno-biograficzne, zostawiając pewien taki lekki dokument życia tej rodziny w Kossakówce, i ich kuzynka, córka brata bliźniaka Wojciecha, Zofia Kossak-Szczucka, która zajmowała się przede wszystkim literaturą historyczną, a w czasie wojny wsławiła się akcjami w ramach Żegoty, obronie i ratowaniu Żydów. I tym 6 postaciom będzie poświęcona ekspozycja, którą zamierzamy stworzyć w Kossakówce. Oczywiście po tym, jak się ją doprowadzi do stanu, który na taką ekspozycję będzie pozwalał. Ta prawa część willi to jest część najstarsza, którą kupił Juliusz Kossak. Oprócz tego wokół nich narosło kilka dobudówek, z których najmłodsza jest z 1980 roku. Także jest to rodzaj architektury nawarstwionej. Natomiast w ogrodzie, no, który w tej chwili jest ogrodem trochę zrujnowanym, były kiedyś takie pawilony, rodzaje pracowni malarskich Wojciecha i Juliusza. Być może zostaną w przyszłości odtworzone. Tutaj mamy wiele takich drzew, które się same zasiały. Za mną jest pomnik, drzewopomnik, które oczywiście zostaje na zawsze. Natomiast ta linia to jest linia graniczna z alejami, która oczywiście jest trudna dla tego miejsca, ponieważ jest tutaj bardzo głośno. Oczywiście w czasach, kiedy Juliusz Kossak kupował tę willę, jego ogrody sięgały dużo, dużo dalej. Część ogrodów Kossakówki została pochłonięta przez Aleję Trzech Wieszczów. Okrążam willę i zbliżam się do wejścia, które w przyszłości będzie głównym wejściem do Kossakówki. W tej chwili wygląda ono okropnie, ale oczywiście obiecuję, że będzie miało wszelkie cechy wytwornego domu familijnego. W tym pomieszczeniu Kossakówka będzie witać odwiedzających. Tutaj będzie recepcja oraz księgarnia z przedmiotami, które będą dedykowane historii rodziny, będą również dedykowane tradycji malarskiej. Tutaj będzie winda umożliwiająca dostęp do pierwszego piętra, gdzie będą sale edukacyjne oraz miejsca warsztatowe.
Teraz przejdziemy do części stricte ekspozycyjnej. I tutaj pierwsze wyjaśnienie. Mianowicie w tej chwili przestrzenie Kossakówki są rozdzielone. To do tej części zachodniej wchodzi się z osobnym wejściem. W przyszłości po remoncie ta ściana zostanie otwarta i obie te przestrzenie ekspozycyjne zostaną połączone. Tutaj za mną są schody i to jest właściwie w tej chwili jedyne dojście na pierwsze piętro. Oczywiście będziemy się starali, żeby one były bardziej jednak przyjazne wchodzeniu na górę. A teraz wchodzimy do największej przestrzeni Kossakówki. To jest dawny salon. Tutaj resztki kominka, który oczywiście zostanie zachowany. Za mną są różne pudła z częściowo uratowanymi piecami, które będą odbudowane. I tutaj w ramach ekspozycji będzie taka wystawa rodzinna i również wystawa, która obejmie przyjaciół domu, czyli pokazująca obrazy Malczewskiego, Witkiewicza, Witkacego, również pamiątki rodzinne, zdjęcia rodzinne, bibliotekę, przede wszystkim pisarek związanych z rodziną Kossaków i różne takie bibeloty, meble, przedmioty, które mogły być jak gdyby interesujące dla zakresu tego, czym zajmowali się malarze. I to będzie przestrzeń ekspozycyjna, przede wszystkim wychodząca od stylistyki połowy XIX wieku z pewnymi późniejszymi, można to tak powiedzieć, wtrętami. Tutaj po prawej stronie jest ta zielona weranda, na której zapewne urządzimy taką miejsce do czytania książek trzech pisarek związanych z rodziną. Tędy ma być kolejne przejście do części ekspozycyjnej i tutaj pokażemy to przechodząc właśnie tam, ponieważ za tą ścianą ma być pokój Juliusza Kossaka. Ten pokój będzie dedykowany Juliuszowi Kossakowi. Będą tutaj meble, bibeloty, tkaniny, przedmioty z połowy XIX wieku oraz ekspozycja jego akwarel. Tam będzie przejście do pokoju Wojciecha Kossaka, ponieważ te prywatne, dedykowane poszczególnym malarzom pomieszczenia będą miały pewną chronologię. Zaczynamy od dziadka, syna i wnuka. Przechodzę teraz do zachodniej części domu. W przyszłości nie będzie tego przejścia, ponieważ główne wejście dla publiczności będzie wejście północne, którym przechodziliśmy na początku. Ale obecnie jest to jedyna możliwość, ponieważ dwie części domu są rozdzielone. A chciałam tutaj pokazać kolejne sale, które będą salami ekspozycyjnymi. Zaraz wyjdziemy, tylko musimy się przebić przez chaszcze. Jesteśmy w pokoju, który będzie dedykowany Wojciechowi Kossakowi, ponieważ on z tej trójki malarzy miał największe formaty, więc żeby mieć możliwość pokazania przynajmniej kilku jego obrazów, przeznaczyliśmy dla niego największy pokój. Te zamurowane drzwi prowadzą do pokoju, który był dedykowany Juliuszowi Kossakowi. Teraz jesteśmy w bardzo niedużym pomieszczeniu, które będzie dedykowane Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. Tutaj będziemy chcieli pokazać wszystkie jej książki, pamiątki rodzinne, które zamierzamy pozyskać, mamy już taką obietnicę w Anglii, oraz przedmioty, które w jakiś sposób mogły tworzyć wyposażenie jej pisarskiego pokoju. Teraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia, które będzie dedykowane Jerzemu Kossakowi. On jest najmniejszy z tych takich, można powiedzieć, trzech monograficznych pokoi. Między innymi dlatego, że wiele obrazów Jerzego jest niedużych i również
jak gdyby jego wartość artystyczna jest mniejsza niż wartość artystyczna ojca i dziadka. I te pokoje wszystkie będą urządzone w stylu epoki, która przypadała na życie poszczególnych malarzy. Więc będziemy mieć tutaj atmosferę takiego mieszkalnego wnętrza, dekorowanego obrazami poszczególnych twórców, które będzie starało się stworzyć pewną atmosferę takiego zasiedzenia, otoczenia się przedmiotami, które w jakiś sposób odpowiadają filozofii, czy poglądom artystycznym, czy pasjom artystycznych poszczególnych postaci. Także to będą wnętrza typu mieszkalnego. I teraz przejdziemy do ostatniego wnętrza, które zamierzam zaprojektować już w stylu galeryjnym. W tym pomieszczeniu byłaby aranżacja typu galeryjnego, czyli rodzaj white cube'a, gdzie na białych ścianach pokazane byłyby wybrane obrazy, oświetlone oczywiście już punktowo w stylu muzealnym. I byłaby to ekspozycja trzech malarzy. Wiele obrazów się tu nie zmieści, ale chodziłoby o pokazanie jak gdyby takiego przejścia między poszczególnymi inspiracjami w ramach tej trójcy malarskiej. No, Maria Pawlikowska Jasnorzewska, jak wiadomo, pochodzi z malarskiej rodziny Kossaków. Odziedziczyła zresztą talent. Może nie malarski, ale rysunkowy, na pewno jeden z jej, drugi jej tomik poetycki ukazał się zresztą, drugi jej tomik poetycki Różowa Magia ukazał się zresztą z jej rysunkami. Przez krótki czas chodziła też na zajęcia do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak wiadomo, była wybitną poetką, także autorką sztuk teatralnych. Związana była ze środowiskiem Skamandra, grupy poetyckiej, ale też bardzo wysoko jej twórczość cenił papież awangardy Tadeusz Piper, czego najlepszym dowodem może jest ta książeczka, to jest sztuka teatralna Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Zalotnicy niebiescy, która się ukazała w 1936 roku nakładem koła wydawniczego Teraz, któremu Tadeusz Piper patronował. Osobiście bardzo mnie martwi, że o Marii Pawlikowskiej z Jasnorzewskiej w Krakowie się mało pamięta. W każdym razie mam takie wrażenie, że się mało o niej pamięta, ale w tym roku będzie okazja, żeby sobie o niej przypomnieć, bo 24 listopada przypada 130. rocznica urodzin, jej urodzin. Maria Poprzęcka, Kossakowie i Kossakówka. W polskiej kulturze, której dramatycznie brak ciągłości, niewiele znamy wielopokoleniowych artystycznych rodzin. Jeszcze mniej znajdziemy rodzin, w której twórczy byliby zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
a już doprawdy niezwykle rzadko zdarza się, aby kilka pokoleń niezmiennie zamieszkiwało rodzinną siedzibę. Taką rodziną są Kossakowie i ich krakowski dom Kossakówka. Kossakowie to trzy pokolenia malarzy. Juliusz, jego syn Wojciech i syn Wojciecha Jerzy. A niepospolite kobiety to córki Wojciecha, poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pisarka-satyryczka Magdalena Samozwaniec oraz córka Jerzego, Simona Kossak, profesor nauk leśnych, pisarka i aktywistka na rzecz obrony ginącej przyrody. Najbardziej znanym i popularnym członkiem rodziny Kossaków pozostaje tatko, Wojciech. W przeciwieństwie do swojego ojca Juliusza, który był wysoce utalentowanym samoukiem akwarelistą, pracującym głównie na zlecenia ziemiańskich kresowych dworów, Wojciech miał akademickie, zagraniczne wykształcenie. Szybko zdobył szerokie wzięcie, zarówno artystyczne, jak i rynkowe. Był bujną osobowością, po sarmacku polską, lecz o światowym sznycie, o czym świadczyły zaproszenia i zlecenia cesarskich dworów. Temperament życiowy, ogromna sprawność techniczna i wielka pracowitość sprawiają, że jego malarski dorobek jest właściwie niepoliczalny, zwłaszcza, że pod koniec życia coraz więcej zleceń przyjmował jego syn Jerzy, najmniej utalentowany z rodziny. Wojciech Kossak, podobnie jak jego ojciec Juliusz, był przede wszystkim batalistą, specem od scen bitewnych z udziałem konnicy. Jego niezliczone ułańskie szarże, szwoleżerskie ataki, końskie gonitwy, szturmy, naskoki i potyczki idealnie oddawały wyimaginowanego ducha polskiej bitności i odwagi. Wpasowały się również w tradycyjny gust artystyczny, który pozostał odporny na wszystkie zmiany dwudziestowiecznego języka sztuki. Pomimo różnorodności tematyki, czasy powstania listopadowego, epopeja napoleońska, legiony, mnogość wykonywanych zleceń powodowała narastającą z czasem powtarzalność scen, pospieszność wykonania i banalizację masowo fabrykowanych obrazów po przysłowiowego Ułana z dziewczyną i Piłsudskiego na kasztance. To ostatnie ikoniczne wyobrażenie marszałka znajdujemy obecnie na wyposażeniu rządowych wnętrz, jak i oferowane turystom na krakowskich starych murach. Trzy malarskie pokolenia Kossaków przy całej różnicy artystycznej klasy dokonań są sobie pokrewne. Wszyscy trzej byli kontynuującymi tę samą tematykę batalistami wyspecjalizowanymi w umiłowanym przez Polaków imaginarium bitewno-końskim. W przeciwieństwie do nich każda z kobiet z artystycznej rodziny była całkiem odrębną indywidualnością. Trudno o większy kontrast jak ten między męsko-wojennym malarstwem Kossaków a rozedrganą, nadwrażliwą poezją Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i jej ulotnymi, baśniowymi malunkami. Poczucie humoru Magdaleny Samozwaniec, które zaowocowało cudowną parodią trendowatej mniszkówny, jest także dalekie ojcowskim bitewnym panoramą. Zaś wnuczka Wojciecha, Simona Kossak, uciekła z rodzinnej Kossakówki, aby w Puszczy Białowieskiej z bliska poznawać życie zwierząt i uczyć ludzi innego niż użytkowy stosunku do naszych nieludzkich pobratymców.